Witam wszystkich. Dzisiaj chciałabym podzielić się swoją kolekcją torebek. Nie są to wszystkie moje torebki, to są torebki, które najczęściej używam albo najbardziej lubię. Troszeczkę o nich poopowiadam. I tutaj widzicie tak zwane kopertówki, poszet, nie wiem, torebki, które użyłabym na przykład na jakieś wyjście. To użyłam kilka razy, kiedy szłam do znajomych na wesele. Tą tak samo, to jest chyba torebka firmy Ravel, złota. To jest tak zwana pochette firmy Fossil. To jest następna torebeczka typu pochette, czerwona, tak, na jakieś wyjście. Tą bardzo lubię też, gdyż ma taki mały... łańcuszek, można ją na ramieniu zawiesić. To jest następna firmy, chyba H&M. Jest bardzo fajna, bo można ją rozłożyć i zamienić się taką większą, albo po prostu można ją złożyć. Jest wielkości takiej kopertówki. Tu jest chyba koszyczek z Primarka. Dostałam go od kogoś. Bardzo fajny. Nie wiem, jak to można nazwać. Drapieżny deseń. No to są moje tak zwane kopertówki, wyjściówki. Tutaj następna grupa moich torebek to są torebki, które można przewiesić przez ramię. Bardzo są fajne, jeżeli, nie wiem, podróżujecie gdzieś. To są małe torebki, w których można zmieścić podstawowe rzeczy, nie wiem, portfelik, dokumenty. I tu jest torebka z Guessa. Kupiłam już ją kilka lat temu. Bardzo ją lubię, jest to skórzana torebka i wbrew pozorom jest bardzo pojemna. Jest taki troszeczkę podłużna. Po prostu torebka z Zary. Też już mam ją kilka lat. Ostatnio ją przyozdobiłam sobie tymi tutaj ćwiekami. Tutaj następna torebka to jest z Fossila. Bardzo fajna torebeczka. Bardzo pojemna, też ją bardzo lubię w kolorze takim, nie wiem, kamel to się chyba nazywa. Także to jest następna grupa torebek, ma tutaj taki tak zwany back charm z napisem, tutaj nie wiem, Fossil, tutaj taki kluczyk. Firma Fossil produkuje torebki w stylu vintage. Tutaj następna grupa, że się tak wyrażę, moich torebek. Ta torebka jest już troszeczkę większa od poprzednich, już więcej rzeczy tu się zmieści, możemy ją nosić w ręce, mieści się też na ramię troszeczkę. To jest firmy DKNY, Donna Karan New York. W środku ma taką małą poszet też, tutaj bardzo fajne, można kosmetyki tam wsadzić. Bardzo pojemna. Ta torebka jest chyba firmy New Look. Z takimi tutaj małymi ćwiekami, czytami. Też dosyć duża. Tutaj jest torebka firmy chyba Tom and Eva Perry. Też dosyć duża. Na ramię. W środku bardzo pojemna. No i to już ostatnia grupa moich torebek. To są torebki bardzo, bardzo duże, bardzo pojemne. No i zacznę może od tej czarnej. To jest torba Jean-Louis Scherrer Paris. Torba chyba skórzana. Ma tutaj taki też back charm. W środku bardzo pojemna. Ma osobne tak jakby taką kosmetyczkę. Można ją tutaj odpiąć. Nie podoba mi się ten kolor, taki bordowy, ale torebka jest ogólnie fajna, można ją nosić w rękach, można powiesić ją na ramieniu. Tutaj ma też taki długi pasek, który można odpiąć. Następna torba to jest monogram firmy Guess bodajże, tak, Guess, też duża. Bardzo fajnie ją się nosi, chociaż troszeczkę
te ramionka tutaj, te uszy, nie wiem jak to teraz się nazywa, to się ześlizgują się z ramion, także często muszę ją poprawiać, zakładać, ale ogólnie jest bardzo fajna, bardzo dużo ma przegródek różnych. W środku ma taką fajną deseń, ma chyba zebra i bardzo dużo różnych przegródek, także chociaż też się gubię w tej torbie czasem, jest dużo. No i moja ostatnia torebka, którą bardzo lubię, to jest torebka firmy Lancel. Lancel to jest taki dom mody w Paryżu, bardzo popularny, bardzo fajna torba. Ma tutaj tak zwany bag charm. To jest kolor taki niebieski, nie wiem, turkusowy, taka morska zieleń chyba się nazywa. Co jest fajnego w tej torebce, bo możecie ją przekręcić na drugą stronę i zaraz to pokażę. I zamieniam Wam się w dwie torebki w sumie, jest bardzo fajna. Tutaj mam też taką poszetę do niej. Też na kosmetyki może być albo na telefon. Zaraz Wam pokażę, jak to się przekręca. Po przekręceniu na drugą stronę wygląda ta torebka tak. To jest taki kolor beż. Zostają tutaj te akcenty tego niebieskiego czy turkusowego. Można przekręcić sobie czarny na drugą stronę. Też bardzo fajna. Noszę ją przeważnie na stronie tej niebieskiej, bo mi się bardziej podoba, ale taka opcja też istnieje, także bardzo fajna to jest. Bardzo lubię tą torebkę. No i tyle o moich torebkach. Piszcie, co sądzicie. No i dziękuję za oglądanie i sprawdźcie mój kanał Lady Kinga Deja Vu. Pozdrawiam wszystkich.